Cześć wszystkim, z tej strony Astrali, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Guardians of the Galaxy. Cyk. Frustrujący jest, jakbym znów gadał z Suzanne Harris na letniej potańcówce. Musiałem ze wszystkimi pogadać jeszcze. Co jej próbowałeś zaimponować, jojo? Tak, i poszło równie dobrze jak gadka z naszym panem pelerynką. Co to jest jojo? Czy możemy jej odpowiedzieć? Co jest? Dlaczego? Tak, Mantis jest cięższa niż się wydaje. A co ona? Tak, to już słyszeliśmy, więc olać sprawę i idziemy już do naszego fotela. Jedziemy na Nowhere, tak? Lecimy, przepraszam, na Nowhere. Tak więc, okej. Okay. Nowa Force Lock, disabled. No i fajnie. Tak więc, no, jak powiedziałam, czas odwiedzić Nowhere ponownie. Nie wiem, czy się jakoś niesamowicie cieszę na tę wieść, szczerze przyznam. Aha. To chyba tłumaczy, czemu nie szło wywołać Kosma. No, szło się domyślić. Jak nie odpowiesz, to nas wyparują! Zajmę się komunikacją. Radź sobie, stary. Chwała wam, podróżnicy! Czy przyjęliście prawdę jej świętej obietnicy? Zaiste. Ja wiozę nieboszczki, żonę i córkę. I dziękuję matronie za jej dar. Przerażające trochę. Typowy kult. Niech wypełni się obietnica. Macie przypisane lądowisko. Dobrze. No to fajnie, Drax, że się udało. Tak dużo knajp i jaskiń hazardu. Barów z kluskami. Może to tylko tak źle wygląda? Myślę, że będzie gorzej. Jeśli się uda ich uratować, to uda się też odbudować ten świat. Szybciej nie wyląduje złot. Co do flarka? O Jezus. Serio? Kokonowicz ma się teraz za motyla. Nie dla niego bierność. Kokonowicz ma się za motylkę. Okej, okay, można i tak. Kto pisał te żarty, Chryste Panie? Oby tylko zajął kościół do czasu, aż znajdziemy Niki. Doszło do mnie teraz, że kurczę, coraz więcej się rzeczy zbiera wokół naszego kokpitu. W oszustwach jestem całkiem niezły. Będziemy serio potrzebować czegoś więcej, żeby dotrzeć do kory kontinuum i uratować Niki. Szczególnie, że Złotek się nam urwał. Może powinien... Mniej. Musimy się skupić na tym, dziewczynę. Drax ma rację. Oby Warlock zdołał narobić tamto nieco szkód. Zobaczymy jeszcze, jak to no będzie. No dobra, ostatnia walka z Rakerem. Tym razem się nie wywinie. Taki mam plan. Nie ruszamy się stąd bez Niki. Żeby było jasne, zrobię, co mogę, żeby uratować twoją małą. Wiem, że to dla ciebie ważne. W sensie my nadal nie wiemy na 100%, czy to jest nasza córka, ale już się Peter poczuł. Groot chce powiedzieć, że zrobi, co może, żeby ocalić twoją córkę. Wiesz co? Chyba nawet to zrozumiałem. Jestem Groot. Ja tak samo. Nie mogę się doczekać, aż skopię kilku ciumlaków. Twoja młoda wpakowała się po uszy, Quill. Jej mama nie żyje, chłopie. Jeśli Warlock mówi prawdę, to badziewie w niej manipuluje nią poprzez śmierć Corel. Chwytam. Nie będzie jej łatwo stamtąd wyrwać, ale oddam za to choćby życie. Serio? Niech ciumole zapłacą za to, co zrobili z Nowhere. I kontrakcją. I za zabijanie, nawracanie i w ogóle. Kurde, to naprawdę ta misja z uratowaniem Draxa naprawdę była punktem przewrotnym naszej drużynie, że Rocket nawet się tutaj deklaruje, że jest gotowy poświęcić życie własne. No dobra, a jak znajdziemy Złotka całego poobijanego? Gotów, Drax? Jasne. Broń mam ostrą jak szczurzy język. To była metafora? Porównanie. Chciałem się tylko upewnić, czy nie zachował się jakiś wpływ obietnicy. Znam zło, jakie w sobie kryje. Trzeba powstrzymać Magusa i Kościół. To prawda.
No to do dzieła! Czas ocalić Niki! Jezu, z miejsca walka! A my nie możemy udawać! Dobra, spokojnie. Ja się nimi zajmę. Chwała obietnicy i w ogóle. Się Draxa się udało skołować, więc wcześniej. Przybyliście ujrzeć na trzymanie? Kto będzie? Wypełnienie obietnicy Matrony. Początek czyżby? Nowego świata. Bez śmierci, bólu czy lęku. Wątpię. Powinniście to wiedzieć. Nie zostaliście sprawdzeni z oglądowania? Co? Oczywiście, że tak. Więc czemu nie wiecie o dotrzymaniu? Coś jest nie tak. Ktoś nie ogarnął Nie, to po prostu ktoś nie ogarnął obowiązków, przysięgam. Odblokowano mega zdolność, gniew Katat, odrzucenie obietnicy i pełne pogodzenie się ze śmiercią rodziny pokazało Draxowi jego prawdziwą siłę. Po wyzwoleniu swojego gniewu Drax zadaje średnie obrażenia pojedynczemu celowi i powoduje jego mocne oszołomienie, a także średnie oszołomienie przeciwników w pobliżu. Powoduje też większe oszołomienie podczas szału. Okej. Dobra. Atakuj, Gamoro! Muszę... Dawaj te swoje bomby! Trzeba odłączyć latarka od kamratu! Co czeka? Albo spada! Odpadnę swoją ekipę! Rozpal źródło mocy! Dobra, trzeba jeszcze będzie... Wrogowie się cieszą, jak szaman ich zniewala! Będzie trzeba jeszcze właśnie... ogarnąć wiecie co? Umiejętności specjalne dla Gamory oraz dla oraz jeszcze dla kurczę Bela, dla Gruta. O Jezus Maria, a ty to co? Zawalmy mu! Tobie by się nie udało, zabójczy! No i fajnie. Dobra, mamy to, super. Niech się świrym. Przy okazji mamy dwa punkty zdolności, to możemy komuś wydać. Ty masz. I ty też nie masz, dobra. To damy mów sobie w katetyjską szarżę. Dragon rusza naprzód w średnim stopniu oszałamiając wszystkich wrogów na linii. I fajnie. Podlą, żeby ten nowy świat naprawdę był bez śmierci, bólu i lęku. Poza tłuk za to, co... O! Mamy ikonę. Bardziej jest powód, żeby dostać się do Korei. Dostaliśmy ikonę, tak? A, na górze! No dobra, dzięki wielkie gro. Jak odetniemy dziewczynę od Magusa? Zakładałem, że ją znajdziemy. Nie odetniemy, o ile Kokonowicz nie będzie w pobliżu. Będziemy musieli przemówić jej do rozsądku. Dobra, przydatne. Nie ukrywam, dziękuję Drax. Ej, jak to miło jest mieć całą drużynę. Komplecie. O, toż to jest strój. Fajnie. Ktoś widział jakieś drogowskazy? No do trzymania tędy. Imperatyw Thanosa. Ocie, panie, Drax. Pokaż te stroje. Nosiłem ten katatiański strój pogrzebowy, by uczcić pamięć moich ukochanych Chowat i Kamari podczas szukania okazji do zemsty za dokonany na nich mord. Ponieważ nie wierzę, że zabiłem szalonego tytana, ponowne przeodzianie tego stroju może stanowić dalszy hołd dla mojej rodziny. Chowat zawsze miała trudności z poskromieniem swych kobiecych rząd, gdy nosiłem purpurę. Dobra, tak więc noś purpurę, kolego. Masz fajny pasek przynajmniej. Dzięki. Ale kurde, Bela, fajnie, że się pokazuje faktycznie ta ikona, że coś faktycznie jest wokół. Ej, no super. Kurde, Bela, żebym ja to wcześniej miała. Życie byłoby trochę prostsze, muszę przyznać. O! O! Nie wiem, jak to się ma do czegokolwiek. Tam. Jezus Mary, ale to aż tak szczegółowo? Nieźle. Panie Dziejaszku, dobra, lecimy w takim razie w tym kierunku, a ja lecę po składniki, skoro już wiem, że tutaj są. Tutaj. Cyk. Jezus Mary, zarąbiste. Po prostu zarąbiste. Jak ma się tu leć do otrzymania? Tylko my tu dotarliśmy? Siumstwo, no! Wieża kosma wyłączona! Czego się spodziewać było? No, że prawda. Nigdy dotąd nie była tak ciemna. Wiecie, że strzelali do nas również członkowie ochrony Nowhere? Nie wróży to dla psa za dobrze. Nigdy nie był.
Telepata jako wsparcie. Mamy zadanie uratować Niki. Byłoby fatalnie, gdyby Kosmo uwierzył w obietnicę, ale jak mówiliśmy na Lamentis, jeśli wyleczymy ją, wyleczymy też innych. To prawda. Jaką obietnicę mogli w ogóle złożyć psu? Że porzucają mu patyk? Dokładnie. Kość. Musimy wierzyć, że nic mu nie jest. Kość, stary, kość. Wierzyć? Ewidentnie wiary jest tutaj aż w nadmiarze. To prawda. Schronienie na Nowhere. Główny konserwator Dugar. Wydostałem się z tej dustowej skały. Naprawiam skonfiskowany badoniański prom zwiadowczy za pomocą kosmicznej taśmy, nanodrutów i modlitw dla każdego boga, niebieskiej istoty i galaktycznego chudu, które mogłyby mi pomóc. Najwyraźniej ktoś ich wysłuchał. Nie wydaje mi się, abym miał jakieś mózgowe pasożyty. Zwykle powodują ból i swędzenie. Spędziłem sporo czasu przed lustrem, zastanawiając się, czy nie postradałem zmysłów. Doszedłem do wniosku, że jestem tylko stary. Zadokowałem na Nowhere. Zdaje się, że miejsce znajdujące się tak daleko od skały i tak blisko szczeliny powinno być najbezpieczniejszą kryjówką w galaktyce przed tym, co zrobiło sieczkę w mózgach korpusowców. Jedno jest pewne. Na Nowhere nigdy nie zabraknie pracy dla kogoś znającego się na naprawach. To dobre miejsce, by dożyć w spokoju swoich dni. Chyba niestety się przeliczył, kolega. Trochę przerażająco wygląda. Co jest? Czy ja coś mogę tutaj zrobić? Trochę tak to wyglądało w gruncie rzeczy. Jakbym mogła coś zrobić. Wy jesteście już na windzie gotowi do odjazdu, a ja tutaj szukam rzeczy. Nie ma aż takiego dobrego zasięgu ten znaczek na wizorze, ale przynajmniej jest. Szczerze przyznam, więc spoko. Jedziemy. No i co nas trochę tutaj czeka? Trochę się boję tego, co zobaczymy na tym targu. To ja samo, też. Co widzieliśmy przylatując. Tak, ale tym razem z bliska. W Nowhere bywało paskudnie, ale... Tak! Tutaj! Tylu ich jest! Sądziłem, że większość Nowherczyków odrzuci obietnicę. Każdy ma coś, czego chce, a nie może dostać. Tak, ale te menty nabierały podejrzeń wobec każdego, kto... To nie wiem, Rocket. Jak mówiła Gamora, każdy czegoś chce. Kościół każdemu oferuje właśnie to, czego mu trzeba. Zdaje się, że większość by się ugięła. Albo by zginęli. Niełatwy wybór. No to prawda. Jak jeszcze mają groźbę śmierci... Wszędzie mają te przeznaczone akumulatory wiary. Jak na halas, no, pani, może jest? W porze kontinuum. Też mają wielkie działo wiązkowe. Żeby wysysać wiarę z wielu światów naraz? To w ogóle możliwe? Te akumulatory nie napełniają się energią. One ją wydatkują. A więc coś zasilają. Na pewno na to wygląda. Dobra, tam jeszcze są składniki kolejne. No trochę tutaj rozwałki widać, definitywnie. Ciekawe, czy któryś z tych wróżbitów przewidział, co się stanie. Wątpliwe. Wszyscy byli oszustami. Większość to kieszonkowcy i paserzy. Całkiem przydatne znajomości. Tutaj? Jezus Maria, to jest naprawdę bardzo przydatne. Aż się dziwię. Co to jest, cholera jasna? Gaz, panaceum na wszystkie dolegliwości, rozległe uszkodzenia od ognia. Miałam tu swoją wtyczkę. Wiele obrotów globu temu. Naprawdę? Kogo? Blirfa? Cisza już! Mamy towarzystwo! Kuten tak. Meine Freunde. Bądź wroko. Oni nie boją się śmierci. Nie o tym chodzi? Dobra, ty. W ten sposób. Nie trzeba mi tego powtarzać! Dobra. Jezus Maria, czy ja... O, dobra, przeniosło mnie. Normalnie ma system antygraczowy. Myskitu. Gdzie ja przez antygraczowy rozumiem antybagowy. Żeby się gracze nie bagowali. Dobra, mamy to w takim razie. Specjalnie zbiórki już nie używałam, bo coś czułam, że zaraz się skończy. Stawiam stówę, że mają jakiś związek z dotrzymaniem. Kapłan mówi, że wskrzeszają. Nie mogą wskrzeszać umarłych. Zwłaszcza po tym, jak ocalimy Niki. W ogóle nie mogą wskrzeszać umarłych. To jest trochę... Trochę bardzo nawet nielogiczne. A, stąd przeszłam. Dobra, to nieważne. Nie jesteśmy w tym miejscu. Tylko jeśli umiesz odtworzyć ten ich fioletowy poblask. To prawda. Że niestety... A w ogóle chyba przechodzimy gdzieś indziej, co? Przepraszam.
bo ja w tym momencie mam priorytet. Są dwa stroje w jednym rozdziale, ciekawie. Czy z reguły tak jest? Tym, co mówił Warlock. Czym znaczy? Od kiedy go znamy, nie zamknął się ani na chwilę. Tym, że Nikki i ten cały magus mogą być zbyt mocno powiązani, żeby ją ocalić. Tak powiedział? Biedronę już łatwiej zrozumieć. A tutaj mamy iść, dobra. Nie mogę w tym momencie zmienić stroju. Chyba da radę się przecisnąć. Przykra sprawa. Musimy być blisko baru u Mantla. Widzisz go? Nie bardzo. Za dużo tu się wala gruzu. Raz, że za dużo gruzu, a dwa, że możliwe. Po drugiej stronie może na nas czekać jakaś banda świrów. Fakt. Peter, lepiej znajdźcie jakieś przejście i sprawdź. Co? Ale czemu je? Nie, Peter! No cóż, to nie zadziałało. A, idę. A co z fanatykami? Jak ich spotkam, to ich rozwalę. W końcu kto jak nie my, co? Dobra, Will, Gamora. Z tej strony czysto, ale trzeba będzie chyba wyciągnąć jeden kawałek po tej stronie. Gamora, powinnaś być w stanie wetknąć tam teraz miecz. Pomożesz mi wejść? Oż, dobra, chodźmy tylko nie baru mantla. Popatrz, to już sprawa osobista, Quill. Ojoj. Wiem, jak kochałeś tę miejscówkę. To było jedyne miejsce w tej zaflarczałej galaktyce, gdzie można było się czuć bezpiecznie. No, pomijając bójki, gwiazdy ochrony i łowców nagród. Później za nie wypijemy. A na razie musimy ruszać. No ba, dobra wobec tego. Co my tu mamy? Coś, jakąś wiadomość? Goldim Brownie, od kiedy zwiał z naszego statku. Adamie Warlocku. Goldim Brownie. Recenzje z jajem, no i to rozumiem, Egineft. Wierny czytelniku, oto powód, dla którego przybywam na Nowhere, aby się napić. Gdy piszę te słowa, kakofonia donośnych eksplozji ścigana przez wzburzony klekson, nikt nie w oddali. Biorę łyk skądinąd nieszczególnego merkuriańskiego spalacza i w tej chwili smakuje mi on jak ambrozja. Tłum właśnie przemknął obok, wymachując rękoma i wydając z siebie histeryczne okrzyki o inwazji. Po prostu kolejny dzień na skraju zapomnienia, a ja wreszcie czuję się zrelaksowany. Tutaj każdy problem jest zmartwieniem kogoś innego, jeśli tylko twoje usta dotykają krawędzi szklanki. Możesz wyłączyć się z gry i cieszyć się z tym, że, przynajmniej tym razem, nie chodzi o ciebie. Więc dziękuję wam, moi zagrożeni nieszczęśliwcy, za wasze poświęcenie. Znoszę to za to, co was prześladuje. Miło. Może leży rozplaskany gdzieś w Lower City. Albo zgarnęła go drużyna tych świrów. Albo kłamał, że jest po naszej stronie i czeka tylko na dogodny moment, żeby zaatakować. Warlock nosi w sobie dawny żal. Nie stanąłby w życiu po stronie tego unifikatora. Kto to tam wie? Po co nam rzeczy. W ogóle ten złocisty? Radziliśmy sobie dobrze i bez niego. No ja nie za dobrze, ale magus pożerał moją duszę. Coś się pamięć zawodzi. Wiecie, czemu potrzebujemy Warlocka, żeby powstrzymał magiczny rytuał magusa? Nie umiemy czarować! Tak, bo magia nie istnieje. Po Lamentis nie jestem już taki pewien. Nic z tego nie ma sensu, ale dzięki Mantis mamy kogoś, kto umie sobie z tym radzić. Kogoś, kto też ma niewiele sensu. Dokładnie. No, tak zgoła. Da radę swojemu złemu bliźniakowi. Są to bliźniakowi ponadto. O, tutaj też są ulepszenia, widzę. Tylko jak się tam dotrzeć, ja się pytam. Czemu płaczę? Gryzoń. Nie płaczę, wspominam tylko robotę, jaką tu brałem. Dobra, muszę chyba przejść trochę dalej, żeby móc się cofnąć, że tak to imę. Jest i Gamora. O, mogę przejść tutaj. No dobra. Chyba możemy ich zaskoczyć. O, siema. Ja nie wiem, czy się opłaca brać zbiórkę, wiecie? Tylko będą nie wpadać, a wpadać! Dobra. Cyk i cyk. No i ładnie, bardzo ładnie. Zeus chyba tak nie umiał! Dobra, Gamora, lecisz. Już myślałam, że nie spytasz! Dobra. Utknęliśmy w martwym punkcie. Dla niektórych bardzo martwym. Tak. Chciałam ja tutaj sobie właśnie pójść po ulepszenia. Jak to się... Za tę warlockową część też bym podziękował. Czy w tym kierunku mamy iść? Tak, w tym kierunku mamy iść. To przejdziemy sobie tędy, rzecz jasna. O rany! Tu było przecież Emporium. Kościół je zniszczył? Wątpię. Kolekcjoner zwiał pewnie przy pierwszych oznakach kłopotu. Ajś. Cholera. Nie o to mi chodziło?
Niech mnie w takim razie weźmie do punktu kontrolnego i bardzo dobrze. Aktualizacja celu. Tam chyba się liczy jako zebrane normalnie, nie? Tak. Wydaje mi się. Tak więc wezmę się tutaj, przetransportuję znowu. Przed nami zagrożenie, musimy się przygotować. Czekaj chwilkę. O Jezu, nie o to mi chodziło. Znowu? Ech. Cholipa. Cholipa. Moi mili, cholipa. No po prostu cholipa źle. Cicho! Chyba coś słyszałem. Nawrócony. Ech, tam się panie nawrócony. O rany! Tu było przecież Emporium. Haha! Dobra. Kościół je zniszczył? Wątpię, kolekcjonerzy zdział pewnie przy pierwszych oznakach kłopotów. Jeszcze przed oznakami. Zaraz, ale jak on przeniósł całe Emporium? W życiu bym nie przypuścił, choć byłem w środku. Co to, ten lód się niszczy? Nie. No to ładnie się udało, nie ma co. Dobra, teraz. Czy to znajdźka strażników? Tak, to jest znajdźka strażników. Dla Rocketa. Przecież Rocket o nich mówił. Ale będzie zachwycony. Okej. Tak więc mamy znajdźkę strażników, spoko. Maskę Glarnota. Dobra, w takim razie. Tutaj? Tak, tak. Czemu pan. O, dzień dobry! Nie długo będą, nie wpadaj, a padaj! Pięć. O Jezu, nie o to mi chodziło, ale dobra. Trzy. Nie będziemy właśnie używać my się tutaj zbiórki, bo są małe i grubki. Nie ma po co używać zbiórki w gruncie rzeczy. Na porcję! Dobra, w ten sposób. I pyk. No i fajnie. Tak więc mamy kolejny punkt. Dla niektórych bardzo martwym. Mhm. Tutaj już nie ma tych. Okej, to w takim razie ruszajmy. Ruszajmy tam, gdzie ruszać mamy. Jest już pewnie gdzieś w Lower City. We Włochatych stąd przyszłam, prawda? Wątpię. Magicznie się ogolił, jak nie patrzyliśmy. Co? Jak to magicznie się ogolił? Stąd przyszliśmy, prawda? Prawda. No. Tylko wykrywa mi te ulepszenia, które są dalej. Dobra. Gamoro? Zdaje się, że Kościół nie chce nas tam wpuścić. Nie uda mu się to. Dobra, to idziemy w takim razie. Oho. Uwaga, widzę, że chwilę. Hej, popatrzcie. Zauważyłam. Strasznie dużo światła. Myślisz, że to całe doflarkanie, co? Ale to może być tylko poświata z kabli. Cokolwiek te świry kombinują, potrzebują mnóstwa prądu. Może tak zapewnili flocie energii, żeby dotarła do lamelli. Nie, rękę dam sobie uciąć, że Kora sama temu podołała. Niki miała w dłoni kamień duszy Warlocka. Co jeśli się z nią zespolił i Raker próbuje go usunąć? Tak jak ze złociakiem? Za pierwszym razem nie poszło po najlepiej. Dziewczyna mogła wyczuć zło kamienia i nalegać na kolejną próbę. Albo przestała być przydatna i zdobyć moc kamienia. Tak czy inaczej musimy dotrzeć do podziemi miasta, znaleźć dziewczynę i ich powstrzymać. Musimy być gotowi, bo spróbują nam na to nie pozwolić. Nawróceni są gotowi na śmierć, by przywrócić życie swoim bliskim. Co jak się zastanowić, zagrawa na ironię. No, tak zgoła. Bez sens kompletny. Co najmniej rzecz ujmując. Dobra, możemy iść dalej w takim razie, jak my mamy. Aha, przepraszam, to nie będzie prośba do strażnika, tylko po prostu przesuwamy. Jakość naszej współpracy jest budująca, stworzyliśmy bardzo silną drużynę. Tak, no, bardzo fajnie. Jasna sprawa, Drax. Jesteśmy flarcznie radosną rodziną. Tam, lepsza, gorsza rodzina. To się liczy. A, w ogóle zapomniałam Rocketowi zmienić widzianko, bo wtedy nie mogłam, jak tylko dostałam, a teraz jest filarka jakaś, tak? Co ty robisz z tym śmieciem? Nie jest śmieciem. A to nie jest taka lalka właśnie, jak ona miała w dzieciństwie? Może? Nie wiem. Albo po prostu laleczka, zwyczajnie. Ale wiecie, no wiemy, że jest dla niej ważna. Co? Że co, przepraszam? O, dzień dobry.
Aha, jest jej obietnica. Nie. To strażnicy galaktyki! Ocali dziernych! Powiadomić unifikatora! Otrzymali nie może być zapłacone! I proszę, w końcu pękłam! Ej, chodźcie! No pękła, ale co poradzić? W gruncie rzeczy, gdzie zrozumieć inaczej. Cieszę się na tę chwilę, drużyno! Zwycięstwo wkrótce będzie nasze! Jestem! Umieszczą nasze imiona w podręcznikach historii i nie no zapiszą ich z błędami! Hej! Wiem, że chcemy świętować, bo pewnie jesteśmy dwa kroki od zwycięstwa w tej walce. Ale jeżeli zaczniemy tańczyć przed wygraną, to te ciumasy poślą nas do piachu. Więc zachowajmy skupienie i pokażmy frajerom, jak bujamy! Kto jest ze mną? Święta! Dobra, fajnie. Dobra, w takim razie. Rocket? Kurde, bela, Rocket mówię i lecisz z tym. Następny kłop ugotowany. Ja bym sobie wzięła cyk. No kurde, bela, serio? A, widziałam sobie niechcący tą tarczę. Chodziło mi coś innego, szczerze przyznam. Przydałyby się covery, kurwa. Oho, Gamora działa cały czas. Aha, po prostu Gamora nie działa w tym momencie pod nasze dyktando, że tak powiem, pod nasze rozkazy. Ciśnij tym, Drax! Gdzie są jeszcze tutaj wrogowie? A, kurde, jakiś. Lepo to nie boli, tylko nachodzić się trzeba. Cyk. Dobra. Dokładnie, ulżyj sobie. Zwłaszcza, że ja też się staram jakichś różnych rzeczy używać. Okej. Mam tyle zabawek! Bardzo już chcę ich użyć! No to używaj! Stary. Ten snachol utrudnia nam zadanie! Tak, im szybciej dziada ubijemy, tym lepiej! O, nie mogą swoich ultów używać niezależnie trochę. Widzę. Czyli że ja chyba też. Mamy? Gdzie? O, siema. Niedobrze! Zatrzymaj go! 3, 1, jedziesz. Nocek do pana koleżku! Znaczy będziemy mieli później troszeczkę inne ten. Później jeszcze inną moc pistoletów. Czemu tam nie pędzimy? No i no rozciczyło ją mocno, to z pewnością. Dobra. Cuk. Jednak ta lodowa moc to mam wrażenie, że jest najlepsza. Aha. Ale dla niej to chyba jest troszeczkę inaczej, Rocket. Idą następni! O, dobra. Chciałam już wykonać skok niesamowity, ale... Nie, bo chodziło tutaj o dziecko. Pewnie właśnie miała jakieś ten wspomnienia z własnego dzieciństwa, z Nebulą, prawda? Coś nie tak? Wręcz świetnie. Aha, wyraźnie nie tak. Gamora, stój, zaczekaj! Co? Żeby więcej dzieci szło na stos i nie flur w jego kościoła Rakera? Nie, jasne, że nie, tylko... Tylko co, Peter? Nie wiem. Oddychaj. Każda zmarnowana minuta! Nie ma czasu na oddychanie! Wiem, że Raker ci się źle kojarzy. Tu nie chodzi o Thanosa! Tylko Niki. I co tacy jak Raker i Thanos robią takim jak my? Jak ja? Moja siostra? Gdybym tylko lepiej chroniła Nebulę, to może... Może by nadal żyła. Ej, co? Nebula nie żyje? Jak? Kto? Znajdę go i ścisnę Farfolcowi grabę. To ja. Zabiłaś siostrę?
Więc to ją ujrzałaś w obietnicy Matrony. Tak poznałam fałsz. Bo ta, którą znałam, została spaczona w złą, nienawistną i mściwą potworność. Coś, co byłam w stanie powstrzymać wyłącznie ja. Tak zrobiłam. Ale nigdy nie myślałam, że przeżyję. Czemu nic nie powiedziałaś? To nie najciekawsze zagajenie rozmowy. Hej, jestem Gamora, siostrobójczyni. Chcesz się pobawić? Jasne, że nie. Jak można się bawić z monstrum? Po co ci taka w drużynie? Drużynie, w której... jest mi dość miło. A suma summarum. Cóż, ja nienawidzę Nebuli, a więc po mojemu... Co? Tylko mówię, że to nic nie zmienia. Właściwie to zmienia wszystko. Największa zabójczyni galaktyki przyznała, że nas kocha. Wcale nie. Owszem. Powiedziałaś, że nas kochasz po części zabiciem siostry. Powiedziałam, że mi z wami miło. Tak, Katatianie definiują miłość. Lubię. Niech będzie, że lubię. Możemy już ruszać? Właśnie. Wystarczy już tego festiwalu miłości. Uznajemy cię, Gamoro Zenwuberi. Prawie całkiem jak ślub. Cierpię tutaj katusze. Nie dziwię ci się. No dobra, stawiam, że złapaliśmy oddech. To co, chcecie iść powstrzymać świrniętego guru? Tak. Aha, Gamora dostała umiejętność, już widzę po osiągnięciach. Tak, odblokowano mega zdolność egzekucja. Po ujawnieniu prawdy o Nebuli i znalezieniu rodziny, która akceptuje ją taką, jaka jest, Gamora już się nie ogranicza. Najniebezpieczniejsza kobieta w galaktyce zadaje teraz olbrzymie obrażenia, atakując pojedynczy cel wieloma ciosami. No i zarąbiście. To jeszcze Groota! Groot! Jeszcze ty! Niszczycie do akcji! Jest moc! Nie fajno. Ojeju! Opowiesz przy drinku, jak to się stało? No, w sumie też jestem ciekawa. Czekajcie, dwójka i czwórka, poproszę. Dobra. I teraz Rocket jedyneczką. Dawaj. Wcale nie byłem drugieński! Nie i mogę przebić metalu pięściami! Dobra, lecimy. Lecimy! Brącia mu odpadła! Czasu nim kopa, brak! Rocket, pełna moc! A dobra, pokazuje mi się odładowywanie tych umiejętności. Dobra, z tego co widzę, to można używać umiejętności tej specjalnej niezależnie od umiejętności innych, ale nie można używać umiejętności innych, jeśli się używa umiejętności specjalnej. Jezu. Może być w sumie, ostatecznie. Trzeba razem i bezlitośnie, tego machina nie przewidzi. Teraz ci pokażę. Cyk, to praca jak marzenie, lecimy ludzie. Pięknie. Skąd mają tylu sługusów? Mają dostęp do kory. Kto wie, ile wsparcia mogą tu sobie ściągnąć. Musimy ją wyłączyć. Ruszajmy na mostek. Najszybciej będzie przez wieżę Kosmo. Dobra, w gruncie rzeczy ja się nie mogę doczekać, jak zobaczymy, jak się Grootowi ulepszy zdolność. W sensie, jak Groot dostanie swoją mega zdolność. Wiecie, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć. Nie znosiłem tego świecącego Jupitera Kosma. A teraz mi go brakuje. Nie miałem cię za sentymentalnego. Za szeroka, by przejść. Może da się zrobić most.
Drax? Mam straszliwą ochotę coś przewrócić. No to bardzo proszę, kolego. Widzisz dzieciaka w tym rytualnym tym? Nie da się przegapić. Myślisz, że Kościół mu to zrobił, czy tak się biedak urodził? Co? Serio? Pole siłowe? Jak znajdziemy źródło zasilania, to je wyłączymy. No to szukajmy. No, gdzie jest to? Serio? Pode mną centralnie? Patrzyłam właśnie, gdzie są te ulepszenia. Dobra, wobec tego. Może przybyć wielki unifikator. Jestem gotowa. Nie tylko ty, koleżanko, nie tylko ty. Dobra, a mam z trójką zrobić coś. Nie dwójka, tylko trójka. No kurde, Bela, naprawdę? Teraz. Dobra! Musimy się wynieść, zanim pojawi się Raker. Czekaj chwilę, bo ja bym chciała spróbować zejść na dół, tylko ja tak patrzę jak. Jak, którędy, z której strony i w ogóle. Więc ja... Nie wiem, no jestem ciekawa tego, co znajdę, okej? Czemu oni wciąż wszystko blokują? Tutaj? Tutaj może. Au. Nie? A jak się... Pozrobiła. Nie, tu raczej nie opadnę, co? Znaczy... Cholera. Jeśli miałoby to więcej sensu według mnie. Dobra, nieważne, idziemy już tam, gdzie mamy iść, myślę. Chociaż... ciężko mi zostawiać rzeczy, no nie lubię tego zwyczajnie. Zresztą ci, co mnie oglądają dłużej, to mogą wiedzieć. Ale niestety, no chyba jak mus to mus, chyba że dam radę coś tutaj z tym zrobić. Czekajcie, czy może mi to przeskanować? No bo nijak tutaj nie przejdę, prawda? No nie, niczula. Dobra, idziemy w takim razie tam, gdzie iść mamy. No dobra, to przed nami, książkowo! To nie czas na czytelnictwo! To jest to świetna historia! Jeśli ją przeżyjemy! Doprawda. Aż dobra, ale dobra, w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję... poszukiwaniu Matrony. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!